Hej, hej! Z tej strony Gatsby i wróciliśmy do potentatu. What? Chciałem powiedzieć, że do potentata węglowego i mi od razu mój władca umarł. No, okej. Okay. No dobrze. Ja sobie tak przed odcinkiem sobie włączyłem. Przerzuciłem tutaj sobie o kolegę kupca, by nie zbierał mi kasy, tylko przerzucał z Krymu na Kijów i do Kijowa, później do z Kijowa do Krakowa. O, dobra, okej. Tak poczekam tylko, aż ten quest mi się zrobi i zobaczę, czy na przykład nie zaatakuję sobie, bo mamy z Kastylium, aha. Dobra, wydajmy to, bo to zawsze kasa. 40 punktów za tyle kasy, to tam spoko. Ogólnie myślałem, czy nie wziąć sobie na przykład, nie zaatakować Neumarku. A, nie mam kurde punktów żadnych na niego, dobra. Okej, ja się na to piszę. Dzięki. Nie są jacyś źli, więc ja się nie mogę tutaj narzekać z jakiejkolwiek strony. Teraz tak myślę, że na razie zostawię sobie bardziej, już będę tutaj nagrywać już. What the fuck? Dobra, mniejsza no. Okej, jasne. Chwilka teraz tak tu. Takie trochę super eventy już mi się. Najpierw straciłem następcę tronu, teraz uzyskałem nowego i uparł mi władca, no. Jak to określić? Śpieństwo czy nie śpieństwo? To jest pytanie. Tutaj mamy to, tutaj na razie też nie widzę. To by było fajne. State maintenance. A, Silesia. Bohemia by była... Szczerze? To by było ok, żeby wziąć to sobie, że do Pragi, by zmniejszyć tutaj... A, z lokalnej autonomii bym zmniejszył sobie trochę. Ale też nie wiem, czy na 100% chcę takie coś kombinować. Dobra. O, skończyłem to i chciałem się zapytać... Saksonia, aha, czyli... Pytanie za 100 punktów. Najpierw chciałem zapytać się, czy... Triton War? Nie. Za cholercie nie zrobicie tego mi. Okej. Więc pytanie za 100 punktów. Z kim wy macie? Z Magdeburgiem sojusz macie tylko. Dobra. To robimy tak. Znowuż finansujemy moje tutaj siły, zróbmy sobie tu i zaatakujemy po prostu te terytoria, bo mam tylko minus 18, no bez przesady, nie będę przecież się tutaj spinał, żeby specjalnie jakieś większe wartości mieć, no. Więc według mnie, no spoko. Tutaj poczekajmy, dziesiątka, nie, to poczekamy może na dziesiątą technologię wojskową. Chwila, bo 10. technologia wojskowa będzie za rok. Wiecie co, patricho. Pytanie za 100 punktów, tylko inne zadajmy sobie. Czy jak ja zaatakuję, to... Aha, Bawaria tylko pomoże mi. A Bawaria ma... Nie, dużo masz. W ogóle ty ile masz? To poprawmy może, bo oni mają tras wobec mnie bardzo niski. Nie wiem dlaczego właśnie. Dobra, weźmy z nimi, poprawmy tras. Z wami to tam za bardzo nie chcę poprawiać trasu, bo i tak niedługo będę chciał raczej zmusić was do poddania się. Dolne Łużyce, czy na przykład coś innego ja bym chciał wziąć. Dolne Łużyce wezmę, bo one są łatwe do zdobycia i tyle. Okej, i weźmy sobie, zatrudnimy... O, generał jest w miarę okej. Powinniśmy to wygrać, bo oni właśnie nie mają dużo morali.
O, Palmynat coś mu nie po... coś nie poszło Palmynatowi. Dobra, przyspieszmy na razie. Bawaria niech sobie bawi się i tyle. Powinni wygrać to. Dzięki. No. I wiecie co? Zróbmy tak. Zmniejszmy i wyślijmy jakiś tu typeczków, żebyście już się tu zajmowali zdobywaniem prowincji. I zmniejszmy tempo, bo troszkę i tak za szybko nawet chyba myślę, że gram jednak. O, dziękuję. Tutaj nie mogę, naprawdę tej nie mogę. What? Dobra, chodźcie mi tu. Ciekawe. Bawarskie konie i czeskie są czarne, moje są już normalne. Wow. Nie wiem, czy nie będę musiał później jakoś ogarnąć kompa, nie kompa, tylko samych plików z gry, bo to też czasami może być z tego powodu, ale to tam mniejsza. A, ten generał tutaj mi poszedł, dobra. Dziękuję w ogóle i do Magdeburgu. Przy okazji zobaczmy, bo miałem wziąć sobie najpierw te dwie rzeczy. Aha, chwila, bo ja mam... mam na trzy te prowincje, dobra. I tylko pytanie... Nie, nie wezmę tego na pewno. To wezmę, to mnie... Ojej, no naprawdę... dobra, to zróbmy tak. Na razie weźmy sobie to, weźmy sobie tak. Humiliata, to weźmiemy. Zobaczymy jakoś tak ogólnie. Postaramy się, to przejdziemy najpierw sobie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O! Aha. Okej. Okay. Teraz to ja nie mogę przejść tutaj. No dobrze, okej. Okay. Rozumiem. Gro. Aha, dobra, już czaję. Legislację, pal licho z nią. I zmniejszmy na razie utrzymanie armii, bo też nie muszę mieć już parcia na to. I wyłączmy finansowanie fortów, bo to też tak... O, super. No to będzie problem. Teraz już się zaczyna taki mały problem pod tytułem... niepokoje religii. Dobra, odczekajmy sobie, wiem co zrobimy. Odczekamy, aż Bawarczycy zdobędą te terytoria, ja w tym czasie po prostu wypocznę sobie może siłami i tyle, no. No fajnie, że niedługo będę mógł ulepszać już teraz więcej w administracyjną technologię. Tylko się zastanawiam głównie nad... dobra, weźmy sobie to, bo i tak morale nie są mi potrzebne. Sodified, nie, Rival of the Rival, też nie za bardzo potrzebuję szczerze. Weźmy, budujmy siatkę szpiegowską na nich, chyba że ci zdobędą... O, właśnie. Oh my goodness, no to będzie spoko. Spoko w sensie nie spoko. A to jakbym wziął to, szczerze, tak jakoś bardzo mnie to nie jara, żeby wziąć sobie, pousuwać te relacje, zdobyć z nich mojego tego typeczka i wasala. Jakoś tam bardzo nie potrzebuję. No. Nie, 69. A, 89. A, nie. Dobra, to mniejsza. Teraz tak. Którą rzecz ja chciałbym bardziej? Raczej tą, bo... A, to nie należy do tego. To Budejowice należą. Dobra, to czyli... Teraz tak. A, czyli Dolne Łużyce sobie wezmę z tego powodu, że tak.
Dolne Łużyce, weźmiemy sobie to i weźmiemy od was Warrepsy, Humilajta i kasę. No. Nic więcej nie mogę, więc spoko, dziękuję bardzo. O. Mhm. No, dostałem teraz trochę, dostanę punktów za to, też zawsze przyjemna sprawa. I rozwijajmy tutaj sprawę z Brandenburgią. Mówię, tylko będę musiał niedługo jakoś... O! W ogóle ci zaczynają się bić tu tak dziwnie. Zastanawiam się, czy nie jakoś nie będę musiał niedługo skończyć relacji z Polską. Bo to zaczyna być też już powoli niebezpieczne. Oh my goodness. Duńczycy to tak nie problem, ale za to Moskale i Turcy to nie. 10 prestiżu. 10 prestiżu, palicho już. Oh my goodness. Co ci ludzie mają za problemy emocjonalne? Dlaczego oni muszą walczyć na tych moich terytoriach tylko? A pokażcie mi, jak to wygląda. 33, czyli maksymalnie bym jedną mógł przejąć prowincję od nich. Albo Ruppin, albo Pocztam. Ojej, to tak raczej pół Ruppin bym sobie wziął, żeby po prostu podzielić te wszystkie tutaj terytoria. Kurde. Ja miałem nadzieję inną, że po prostu oni powiedzą mi, no dobra, chociaż jesteś z innej religii, to i tak nie będziemy ciebie męczyć i ciul, no. Jednak trochę mają inne plany, widzę. A pokażcie mi, czy ja tu mogę coś jeszcze wykombinować? Silesian, Saksonskich, nie. Nic tu nie mogę zrobić. No to kicha z lekka. I weźmy sobie te Ruppin, tak jak mówiłem. I włączmy finansowanie jej armii. O nie, dobra, nie. Wiecie co, nie, zwolnimy sobie. Nie, jednak... jednak tamta inicjatywa to była głupia. What? Dlaczego Flandry już nie są ten? Pod Unią z Burgundią. Aha, Restoration of Union mają. Okej, okay, ciekawie. Ale przecież oni nie są nawet... Flandry nie są przecież w żadnej unii personalnej, więc... What? Takie... w sensie nie są w części żadnego jakiegoś imperium na przykład, czy czegokolwiek, więc... Okej. No super, teraz będziemy... Nie, będą mnie teraz tak irytować komputerkowe rzeczy, no... W sensie nie komputerkowe, tylko religijne sprawy. I tak te wojny religijne nadejdą, ale raczej zostanie przy wersji mojej. Czyli katolicyzmu, chociaż on nie jest najlepszy czy coś. Nie. Aha, powiadacie, że będę mieć... Co to kurde ma być? God damn it.
Pocztam. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy jedną rzecz z ciekawości. Clergy? What? Clergy? What the hell? Dlaczego wy nie macie clergy nigdzie nic? Dobra, weźcie sobie clergy. No okej. Wy tutaj macie nobility, tego nie chcę oddawać. To mógłbym oddać. Tak, to oddamy, bo clergy może by miało cokolwiek. Lunenburg, ale pokażcie mi jedną rzecz. Militaria. Czy Brandenburgia w ogóle tutaj jest gdzieś liczona? Wiecie co? A wy macie. A, macie rywala na Austrię. Dobra. Okej, dobra, nie mam pytań już żadnych. O, chociaż tyle dobrego, że dajecie mi kasiorkę. Weźmy sobie rubin i zróbmy coś takiego. Nie, nie potrzebuję Bawarii. A mniejsza z nią. Neumark. Dobra, weźmy ich, zaatakujmy. Mogłem ich tam zaatakować, ale pal licho z nimi. O, nie. Dobra, wygrałem to. Bitwę, okej. A wy gdzie lecicie w ogóle, bo nie czaję tego. Gdzieś tam? Do Lunenburgu w ten sposób? Cultural unrest. Aha, Stemberg. Weźmy to sobie. Aha, bo oni nie mają żadnego fortu. Śledem. Myślałem, że będą mieć lepiej, czy cokolwiek. Wiecie co? Chyba zaraz będę usuwał z wami sojusz. Ale nie wiem. Chyba tak. Usunę z oba... Obie frakcje zostaną usunięte z mojej listy sojuszników, więc... Raczej już nie będzie mi się chciało ich męczyć. Jasne, jasne. A w ogóle jest pytanie za 100 punktów. Czy oni walczą... tam. Ja myślałem, że z kimś jeszcze walczą, a tak to tam pal licho z nimi. Wiecie co? Weźmy tu i friendly ustawmy sobie z wami. Nie gadajcie mi, aha. Ale gdzie oni idą tą Polską? What the hell? Aha, dobra, tutaj. A, Silesian zrobiliśmy. A, tutaj na razie ma. Aha, tutaj bym mógł wziąć to sobie zmniejszyć, żeby oni się nie wkurzali na mnie tak bardzo. A, i ogólnie weźmy sobie, wytwórzmy na razie na nich siatkę szpiegowską, bo i tak nic raczej nie będę mógł zrobić.
Dobra, na pocztam. Aha, czyli muszę zdobyć tą prowincję, żeby tamtych załatwić. No dobra, logika. No, nie, trudno. Powodzenia im życzę i drugim też życzę powodzenia. No, świetnie, na pewno pójdzie im. 2%? Jak ja to zrobiłem, że w ogóle mam 4% w ogóle? What? Co? Jak to? Okej. Powiem tak. To co zobaczyłem teraz, to było głupie dla mnie. I weźmy, wyrzućmy dwóch kolesi, jednego tutaj, drugiego tutaj i załatwimy tutaj trzecich tutaj, o, właśnie, o takie coś mi chodziło. I jeszcze tutaj, czy nie mogę tu pójść? Nie, tu już nie mogę pójść, więc zróbmy to. Aha. Dlaczego ja nie mogłem cofnąć się, to już nie wiem. Nie pytajcie się mnie, o co biegało z teraz z tą grą. Dobra, spoko. Aha, bo pewnie Ford, tak? No dobrze, okej, okay, idzie mi, ale to tak trochę na zasadzie z tego powodu, że ktoś inny naprawdę ma średnią sytuację i tyle. No dobra. Jak ci powiedzą, że nie chcą już ze mną mieć, że anulują sojusz z moim państwem, to powiem tak, będzie spoko wtedy. No właśnie, tak się domyślałem, że to nie jest takie złe, więc a pal licho z nimi. Nie będę się przejmować aż tak bardzo tym. A, no dobra, mamy super opcję. Albo wziąć monetary reform, albo więcej tego. No. A pytanie za 100 punktów. Ci nawet nie chcą się zrobić białego pokoju, bo nie. Po prostu nie, bo nie. Oh my goodness, naprawdę mnie takich irytują tacy ludzie, no. I co? Pryknął ci koleś, bo masz naprawdę super teraz sytuację, no? Bo nie wiem, no. To jest na razie na takiej samej zasadzie, o to biega. Dobra, weźmy to sobie i jeszcze tylko tą Artillery Combat AF ten i tyle. Nie, na razie nie chcę. O, Reformat, świetnie.
Dobrze, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy niedługo nie będę musiał czegoś takiego zrobić, na przykład. O. Dobra, już widzę, co się dzieje. Aha. Dobra, jak coś zrobię ze dwóch, czy tam, bo. No, o co chodzi tym Francuzom? Przecież oni i tak nie mają do mnie nic. Nawet się nie walczyłem w jednej bitwie z nimi. A, dobra, ze dwóch. Dobra, jak coś, to ja wróciłem. Będziemy się chyba bawić na zasadzie: hej, hej, wiecie co? Ja mam tutaj fajną taktykę na was. Będę spierniczał na wszystkie strony, jakie mogę. Aha, dobra, albo. A, dobra, uciekamy. Świetnie. Tylko, że mnie to boli, że muszę po prostu uciekać przed frakcją, która nawet nie powinna tu być i nic nie powinna zrobić na ten temat. No, gro! Dlaczego ty jesteś taka wredna? O. A wy nie możecie naprawdę ze mną podpisać jeszcze relacji pokojowych, cokolwiek. Nie, bo nie. No, nie wiem, po co w ogóle trzymam się jeszcze w sojuszu z Brandenburgią. Po tym właśnie odcinku kończę z nimi w ogóle całkowitą współpracę jakąkolwiek, jaką będę mógł. Dobra, chodźmy tu. Może w końcu będę mógł grać i nie przejmować się tym, tylko w końcu mogę załatwić kogo innego, ale to raczej nie sądzę, żeby to się zdarzyło, więc. Silesia. Aha, dobra, wiecie co? Raczej już nie mogę was zawołać do tej wojny. Nie. No właśnie, nie mogę zawołać. Dobra, no dupa blada. Mogłem wziąć to zrobić i nie mieć problemów, a tak to po prostu muszę. Nie wiem, jak to zrobić, ale. W ogóle. A, French Reconquest of Alencon. Dobra. To na tej zasadzie, dobra. Wy macie. Aha. Ale wy nie powinniście tędy przejść przecież. Saksonia. Saksonia, Saksonia, Saksonia. Saksonia przecież nie powinna mieć z Francją nic wspólnego. A oni na pewno nie powinni mieć żadnych wspólnych rzeczy przez to. Ale co? Jak to? Oni mogą. Okej, okay, ale oni przecież. Aha. Dobra, przepraszam bardzo, teraz już chyba w końcu przestaną mnie tutaj irytować ci wszyscy. Dobra, teraz tak, Burgundia, Reconquest, aha, dobra, wiecie co? Irytujecie mnie naprawdę już. No bo przecież
komputer to może sobie tak zrobić, bo zaatakowałem jakieś dwa państwa i dupa, no. Przecież to oczywiste jest, dobra. Z wami chciałem, żebyście się już podpisali mi tutaj układ pokojowy jakikolwiek i tyle, ale raczej nie będę mógł, bo nie. O, fajnie, że mi idzie dobrze tu w ogóle. Dobra. Okej, powiem tak, skończmy na razie odcinek. Po tym nieudanym eksperymencie z pewnym państwem, które mnie teraz tak irytuje, że naprawdę szkoda gadać. Miałem to sobie skankelować i tyle, dobrze, dziękuję. Z wami raczej na 90% nie będę mógł się... Aha. Tak średnio, ale nie na 100%. Wiecie co? Poprawmy relacje z wami. Poczekam, jeszcze zrobię taki myk, że po prostu poczekam na jedną rzecz. Na uzyskanie dobrych relacji z... dobra. Słabe to było. Zrobię tak, po prostu poprawię sobie relacje z Duńczykami, poczekam aż Polska dostanie następnego władcę i tyle. I skończę wtedy sojusz z Polakami i po prostu zacznę kombinować coś pod Moskwę albo coś takiego, a nie, nie mogę Moskwę, bo Austrię mają. Dobra, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, hej!